Dzisiaj wydarzą się dwie nowe rzeczy. Po pierwsze będę łowić na moją nową mieszankę, taką drobno zmieloną czarną. No i będę jechać na bacika. Tak, dobrze słyszeliście, na bacika. Dzisiaj bacik, jak wspomniałem. Takie zaciszne miejsce w cieniu. Są torowy we Wrocławiu, Stabłowice. Za chwilę więcej powiem o tej wodzie. Dzisiaj skromnie, podbieraczek, krzesełko. Przyjaciele z wschodniej granicy się bawią tutaj obok. Robaki mrożone, jeszcze trochę zamarznięte. Dobra, niech sobie postoi, rozkładam bata. A chyba tego nawet nie będę przecierać, bo mi się nie chce, to i tak jest drobne, więc i tak nie ma sensu większego dla takiej rekreacji. Jeszcze mokre po ostatnim wędkowaniu. On jest fajny, bo on jest od razu z gumą, więc jak mój syn ostatnio lina ponad 40 cm wyciągnął i ta guma, bez tej gumy by nie wyciągnął. Bo... jest trochę wędkarzy, bo to jest niedziela. To takie, można powiedzieć, łowisko, gdzie w niedzielę niezbyt fajnie tutaj jest, bo no wiadomo, trochę krzyków, trochę wrzasków, trochę ludzie spożywają trunki dookoła. Dlatego ja zbytnio nie jeżdżę w takie miejsca, ale mówię, dzisiaj mam z 3 godzinki, to sobie tak na luzie, nie? No, spławiczek już prawie gotowy, muszę jeszcze wygruntować dokładnie, jeszcze go doważyć. Na początek puścimy sobie z 5 takich kulek. Trochę za daleko. Cztery, dobra, okej. A sorry, no. Wiedziałem, że jest piąta, tylko się schowała za wiadrem. Przy brzegu jest głęboko, bo tu jest spokojnie z 2 metry wody. To trochę tak pomost by się jakiś przydał. Ale spoko, zakładamy haczyk, zakładamy robaka i lecimy. Robaki, jakie będę zakładać, są w panierce. Takiej czerwonawej. Założymy 2. Panowie za plecami zbierają się z nocki, składają namioty, pontony, bo to też takie karpiowe mocno miejsce. Zanęcane, zarybiane przez wody PZW. Bardzo dużo zaczepów. Zresztą widzicie, że tam są takie no, patyki, tak? No, są tu karpie naprawdę ogromne. Czasami na majówkę to nie ma gdzie tutaj usiąść, nie? No ale też niestety masa beczka. Karaś, leszcz, no też niestety takie dosyć mięsiarskie miejsce, więc wiecie jak to jest na takich stawach, nie? Czyli nie będę wam tłumaczyć. No, pierwszy rzut. O, coś tam już skubało. Tu też jest dużo uklei, dużo krąpika, płotki drobnej. No, coś się tam bawi. Jest. O Jezu. Ale mikrusek. A spławik jest taka dwójeczka, nie? No. Nie wiedziałem, że będą aż takie okruszki.
Muszę ten haczyk jednak zmienić, bo on już nie jest taki ostry i te ryby mają po prostu problem. Trochę się wyrobił na tych karasiach i małych karpikach. O, jest. No i mamy uklejkę. To przynajmniej troszeczkę więcej waży niż tamta mikropłotka. Jest kolejna, kurde, może ja się na jakieś zawody uklejkowe zapiszę. Ja się marnuję w tym federze. Ale co rzut jest ryba, nie? Po prostu magia bacika. Byłem jakiś czas temu tu z synem i łowiliśmy krąpie. No, o takie płotki to ja walczyłem. Jest krąpik, o którym mówiłem, tylko ten ma ciupki, ale coś innego. Wiatr się zmaga, ma być burza, deszcz, zobaczymy. Co złowiłem, aż wpadł do zanęty. Byczka, czyli coś, co trzeba utylizować. No dobra, a w ogóle śmiesznie, bo wziął nie w kulach, tylko tutaj sobie rzuciłem, żeby zobaczyć, czy będzie coś innego. No i był byczek. Zbiera się na deszcz, więc chyba będzie niebawem ewakuacja. Ale wiatr się zrobił, uła. Co rzut, branie, co rzut. Wszystko idzie wciąć. Kurde, najgorzej, bo te śmierdziele wlazły. Wiem, że one są smaczne, ale ja tego nie lubię robić. No, to już jest rybka, która na bacika może cieszyć. Jak na ten staw, jak na bata, na te 500 uklejek, kilka płotek i dwa byczki na razie. Zaczęło kropić, ale to nic, jeszcze posiedzimy chwilę. Rzuciłem w polu, gdzie nie nęciłem, trochę z boku i taki leszczyk na 300-400 gramów się spiął. Ja pierdziu! Jak chciałem już jechać na cegielnię, chyba jednak trochę zostanę. Wiadomo, że po spiętym leszczyku wejdzie uklejka, nie? Następna. Gdzie idzie? Największy krąpik dzisiaj. No coś tu się zaczęło dziać. Wiecie, to już nie jest uklejka. Na bacika super zabawa. Powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że to taka frajda będzie. Czy ja zawsze lubiłem bacika z pławiczek? Ale feder wygrywał. Wow, siedzi. Taka ło. Ta już fajna. No zobaczcie, założyłem 5 pinek i od razu lepiej, ale kurde. Cały czas się motam, czy na tą cegielnię tam zaraz nie jechać. Łowię z półtorej godziny, nie wiem, z 40 ryb chyba. No i kolejna przyzwoita. Dobra, chyba trzeba jechać na tą cegielnię już naprawdę, żeby zmienić klimacik na godzinkę, na dwie zobaczyć. Dobra, jeszcze 2-3 ryby idę. A jeszcze sprzątnę po dziadach. Też nie jestem takim fanem worków nad wodą, ale lepiej tak niż wcale. Stało, to niech stoi. No jestem na stawie na cegielni. Jak widać, w kubełku się już nie mieści.
czyli Stabowice, tak, Wrocław. Tutaj ognisko było robione. To jest fajne miejsce, nawet też na bacika. Też tu nieraz lubiłem sobie siadać. Tam co pan, tam pan siedzi, to jest taka grobla i na tej grobli fajnie biorą rybki. Na pomoście lekko zajęte. Pogoda tak nie sprzyja, bo jest tak troszeczkę, wiecie, można powiedzieć, deszczowo, więc też nie ma aż tak pełno ludzi. Aczkolwiek to jest też taka trasa mocno spacerowa. Ale dzisiaj powiem wam, nie, że coś mam, nie? Bo nie może, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ale co z wędkarzy, co pytałem, czy coś bierze, to wszyscy z Ukrainy. Ani jednego Polaka dzisiaj nie spotkałem, nie? Żeby było śmiesznie. Dzieci się bawią, za plecami można powiedzieć. Kurczę, bo tu jest ścieżka taka, wiecie, dookoła całego stołu, więc rodziny z wózkami. Psiaki, nie psiaki. Chyba tu siądę, zobaczymy. Kolejny przepełniony kubeł. Rozwijamy nasz zestaw. Zaczepiamy. Tu jest kółeczko zwykłe zrobione na końcu żyłki. Jak to na bacika, nie? O, to zaciskam i już. Najpierw sobie wygruntuję. Ale to może z haczykiem, bo tu mam jeszcze śrucinę sygnalizacyjną. A haczyk na byczku zerwałem, jak to na byczku, nie? Więc trzeba założyć nowy. Tutaj, moi drodzy, są karpie. Są liny, są płocie. To są karpie nawet po 10 kg, a mury? No ale wiadomo, jak to nabata. Wolałbym złowić, nie wiem, byłbym szczęśliwy, jak byłby lin. No jak będzie nawet trochę lepsza ryba niż tam, to będę też szczęśliwy. Fajnie, że taka pogoda niepewna, to nie ma za dużo wędkarzy. Aczkolwiek jest trochę osób, no na pewno klimat, jaki tutaj no, rozwala, klimat, który psuje tutaj troszeczkę to łowisko, to jest ta ulica po drugiej stronie, która nawet w weekend jest bardzo ruchliwa. No siedzieć tam na pomostach, to już w ogóle mamy autostradę za plecami, aczkolwiek tam jest zazwyczaj zarybiane i tam zazwyczaj, chyba tam z tamtej strony jest zarybiane i tam zazwyczaj siedzi najwięcej ludzi, więc ta ryba tam po prostu jest. Tym się też opiekuje, z tego co wiem, koło fabryczne. Tu też jest przy brzegu od razu głęboko. Cegielnia czy rowy mają to do siebie, że przy brzegu naprawdę od razu troszkę jest. Rozmawiałem z panem obok. Mówi, że z rana jeszcze coś się tam działo, teraz już tylko coraz gorzej. Też łowił, widziałem na dwa spławiki. Zobaczymy. Gruncikiem się pobawimy trochę. No, a nawet się to fajnie dowilżyło. Już zużyję wszystko. Tam zużyłem z 60 deko mieszanki, tutaj zużyję z 40. Posiedzimy z 2 godziny, zobaczymy. No jak karp weźmie, będzie śmiesznie. Ale mam 0,16 żyłkę, może kroczka wyciągnę, ale 2-3 kilo karpia będzie ciężko. Trochę za daleko. Może i nie. Trochę sobie zwilżę ręce. Tam ryby po prostu szalały. Szalały. Zobaczymy, czy tutaj będą podobne wyniki. Tu chyba tak nie będą brały często jak tam, ale no zobaczymy. A, trochę za blisko, ale już trudno. Dobra, to wysypiemy. Umyjemy wiadro od razu. Tam to były ręce pełne roboty. Wstawienie, branie, wstawienie, branie, wstawienie, branie. Okoni, te uklejki tam wyciągnąłem, płotki, byczki i krąpie małe. Było pełno brań tam. Pełno. Tutaj są zdecydowanie lepsze płocie niż tam. Pytanie, czy będą chciały podejść, nie? Tutaj raczej rzadko ktoś siada, to jest taki prosty odcinek tego stawu, można powiedzieć. Mówię, tam na grobli to one stoją. Ja wiem, że one stoją, te płocie na grobli, ale tam też dużo ludzi przychodzi. Tam jest takie miejsce, gdzie przechodnie przyłażą i ci trują tyłek, nie? A tutaj w krzaczkach to raczej nikt nie przyjdzie. No nic. Pierwsze wstawienie nawet nie dygnęło. Zobaczymy dalej. Na pomoście to już by się działo. Już to przerabiałem.
Później będę żałować, że nie poszedłem na wysiedzianym miejscu, nie? Gdzie wszyscy siadają i jest najwięcej tej ryby. Tam zresztą na szkółce wędkarskiej wrocławskiej taki chłopak bardzo ładnie właśnie na bacika okonie odławił. To niektóre naprawdę były niezłe. Stare krzesełko. Jest 14:10. No zobaczymy do tej 15:00. Damy sobie godzinkę. Jak po godzince rybka nie podejdzie, to znaczy, że miejsce nie to. I może czas nie ten. Zobaczymy. Dopiero się wnęciłem 5 minut temu. To też nie oczekujmy od razu cudów, nie? Od razu się przypominają czasy, jak za mało lata z tatą się jeździło i cały czas się tak było wpatrzonym właśnie w ten spławik, nie? To było też niesamowite. Podciągniemy delikatnie. Tutaj bardzo dużo osób przyjeżdża też na metodę, nie? Metodę, karpiarze również. Z klasykiem. Fajna woda. Fajnie, bo zarybiają, bo jakoś o nią dbają. Wiadomo też, byłoby pięknie, jakby ta woda była wodą no kill. To już w ogóle byłoby cudownie, bo tutaj naprawdę dużo ryby też wyjeżdża. No ale takie z jednej strony prawo, tak? Dla niektórych karta się musi zwrócić, niektórzy lubią zjeść rybkę. Więc tak to wygląda. Zanęta widzę, że puszcza. Lecą małe bumbelki. Więc i powinny rybki jakieś przylecieć do tego. Też tutaj są takie leszcze, takie skarbowe ciała. Kiedyś za starych czasów były tu naprawdę kapitalne leszcze. 50-60 cm. Myślę, że zdecydowana większość to już dawno się usmażyła. Ale no mówię, płoci jest tutaj multum. Multum płoci, więc ona powinna reagować. Nie? Multum tu jest płoci. Nawet podobno podchodzące pod 40 cm, miałem takie przynajmniej komentarze na YouTubie z filmu chyba zimowego. Ja tu złowiłem taką największą koło 30. No jeszcze raz poprawimy ten rzut. O Jezu, co ty Marcin robisz? A może być. Najbardziej pewnym miejscem na spławik, mówię, są te pomosty, no ale tam klimat jest taki lekko pijacki, tam to już w ogóle każdy ci zawraca gitarę, więc plus te samochody, więc frajda z łowienia według mnie jest żadna. No, jakaś rybka pływa. Największego karpia stąd mam w granicach 50 cm, jeszcze jak się na metodę bawiłem, ale mówię, no sam osobiście widziałem, jak pan na tyczkę koło dychy wyciągnął. Jeżeli tutaj się nastawimy na 3 dni, gdzieś tam zasypiemy, wyczekamy, no to ta ryba może podejść. Może nas tu miło zaskoczyć. Kiedyś pamiętam, jeszcze pstrągiem zarybiali tą cegielnię, ale to wiecie, jak to jest, otworzyli łowisko. Minęło, nie wiem, 3 dni, pstrąga nie było, nie? Obstawione było wszędzie dookoła. O, jest. Akurat tak wziąłem kija do ręki, to nie będzie zła ryba. Mam pędyrek? Nie, mam rozłożonego. Zapomniałem. Co tu jest? To jest ten leszczyk. Ładnie. Taka bacikowa, fajna. Łowię 30 minut i powiem wam, że poza jednym braniem
nie licząc tego leszczyka, którego wyciągnąłem całkiem takiego niezłego, jak na bacika już sprawiającego radość, nic się nie dzieje. Tam w rogu, jak zwykle już uczęszczane miejsce przez okoliczną, można powiedzieć, elitę spożywającą trunki niedaleko przystanku autobusowego. Tam niedaleko jest sklep, tu jest przystanek taki autobusowy. Ja tu kiedyś wspominam i tam często się zbierają i po prostu, no wiadomo, no, spożywają, tak? No więc mówię, chyba tak naprawdę z 20 minut już tym gruntem majdam troszkę w 15 cm w tą, trochę w tą. No nic, po prostu nic, ta ryba nie chce tu przypłynąć. Nie jest w ogóle wzruszona moim zestawem. Więc tak naprawdę niebawem spadam do chaty. A mówię, na pomosty mi się nie chce iść, bo no tam jest bajlando pełną parą. W zasadzie tu jest wolny. Tam coś się bawi mama z dzieckiem. Tutaj jakiś parawanik, daszek, więc bez sensu. No i mamy, słuchajcie, mamy rybkę. Rybka, leszczyk. O, poszła sobie. Fajna. Dosłownie wyłączyłem, spławik, plum, nie była. Więc widzicie, tam masa ryb, ale małych, a tutaj czekam 30 minut, łowię dwie, ale już takie lepsze na bacika. Takie na bacika już sprawiają naprawdę radość. No może się coś odmieni, bo zaczęło wiać w moją stronę, falka zaczęła iść. Więc to dobrze. Ale tutaj była od razu taka rura w dół, że przez moment się bałem, że wziął karp. Bo tutaj te karpie liny naprawdę potrafią łupnąć znienacka. No, sławiczku, zanurz się. Ajajaj, cały sławik poszedł na dno, zaciąłem, ale na pusto. Się zaraz wplątała w żyłkę, byłby kłopot. Za uparte zwierzę. O, w ostatnim rzucie wyciągnąłem takiego gagatka. To by było na wszystko. Dzięki, że oglądaliście. No taki krótki wypad, można powiedzieć, z chaty na dwa okoliczne stawy. Na tamtym była zabawa co niemiara, na tym było wyczekiwanie na godzinę dwa leszczyki, jedna mała ryba, czy jedna niewcięta w ogóle, nie? No więc słabo tutaj z tej strony, naprawdę słabo na tego bacika, myślałem, że będzie trochę lepiej, ale no nic. Do zobaczenia, do następnego, hejo! Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby przejechać przez środek. Wszystko mokre, bo mnie przechyliło. O, ty też! Ale ty nie tyle co ja to trudno, no lato jest. Damy radę. Widzę, że tego się nie udało nagrać, po prostu było piękne. Ale wiesz co, dobrze, że nie jechałem szybko, bo bym się jeszcze wywalił, nie? No mogłem zsiąść z roweru jego bokiem, ale po co? Przecież chciałem środkiem, żeby było śmiesznie, nie? Dobra. Boże, Marcin. Najwyżej będę w Helmutach potem wracać.